Cześć wszystkim, z tej strony Chanela, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i w kolejnym filmiku, gdzie otworzymy sobie kalendarz adwentowy. Jej, bardzo się cieszę, bardzo jestem podekscytowana, bo dzisiaj otworzymy ten przepiękny kalendarz adwentowy z Neonail. No powiem wam szczerze, nigdy takiego kalendarza adwentowego nie widziałam, nie otwieram, nie miałam okazji otwierać, także naprawdę jestem podekscytowana. No i kochani, ten kalendarz adwentowy znalazłam na stronce puderek.com.pl. Także zachęcam was do odwiedzenia tej stronki. Link do tego kalendarza macie w opisie. Ja jestem mega podekscytowana, co tutaj może być. Także bez żadnego przedłużania przejdźmy i otwórzmy już go. Dobrze kochani, także jesteście już bliżej, więc możemy zaczynać. Ja jestem mega podekscytowana w ogóle na początku. Zwróćmy uwagę na to, jak ten kalendarz cudownie wykonany. Tutaj ten róż, pomarańcz, czerwień, dodatkowo napisy w ogóle. Też to jest bardzo fajne, że mamy przełożenie liczb oraz tych właśnie tych słów. Także naprawdę moim zdaniem super. Dobra, otwórzmy sobie jedyneczkę, zobaczmy co w tej jedynce się znajduje. I w ogóle zobaczcie, mamy tutaj jeszcze napis powitalny. Witaj piękna, także tym bardziej, no moim zdaniem na razie mega się to prezentuje. W takim dużym pudełku, słuchajcie, znalazłam oczywiście taki pędzelek i dodatkowo pyłek. Pierwszy pyłek znajduje się w okienku numer 1, Hollywood Effect. No naprawdę wydaje mi się, że na paznokciach będzie prezentować się genialnie. Także już nie mogę się doczekać, kiedy użyję. Dajcie znać w ogóle, czy lubicie robić paznokcie, czy robicie paznokcie. Jestem ciekawa. Jak widzicie, ja ostatnio sobie paznokcie zrobiłam sama. Na razie robię sobie hybrydki. Zobaczymy, może w końcu na żele pójdę i się skuszę. Dobra, lecimy z numer 2. I tutaj mamy, zobaczcie, mini hybrydkę. Także mega fajnie, że w tym kalendarzu adwentowym znajdzie się dużo takich właśnie mini hybrydek o pięknym niebieskim odcieniu. Także bardzo jest podobny, zbliżony do tego mojego, tylko ja mam taki bardziej gwieździsty. A tutaj mamy taki granatowy. Naprawdę super. Dobra, lecimy z trójką. Gdzie widzicie trójkę, kochani? Trójeczka, trójeczka, trójeczka. Tutaj. A i właśnie, zobaczcie, że jeszcze na każdym, jak wyciągamy pudełeczko, to mamy napis jakiś, więc to też jest naprawdę super. Bardzo fajny. Nie spotkałam się z czymś takim, żeby pod spodem był napis. Także tutaj ogromny plus dla Neonail. W kolejnej trójeczce mamy kolejny odcień i tym razem taką piękną, krwistą czerwień. No ja czerwone paznokcie uwielbiam, czerwony, wiadomo, taki klasyczny odcień. Więc jak najbardziej na plus. Czwóreczka, lecimy z czwóreczką, kochani. W czwóreczce znajduje się co? Otwórzmy, zobaczmy. W czwóreczce kolejna hybrydka. Taka właśnie fajna, malutka. I tutaj mamy taki odcień delikatny, taki zielonkawy, bym powiedziała. O, mam nadzieję, że widzicie. Taki morski, niebieski, zielony. Bardzo ciekawy, na paznokciach pewnie będzie wyglądać super. Piąteczka. Okej, jedynie co mi się w tym kalendarzu nie podoba, to nie jest tak wykonany jak ten, który otwieraliśmy wcześniej. Zapraszam was oczywiście na moje wcześniejsze filmy, ponieważ tutaj już nam się to wszystko, ta cała platforma się jakby, jak widzicie, burzy. I to jest jedynie średnie. Okej, mamy tutaj teraz coś takiego jak bazę i top w jednym. Także to też jest super, że coś takiego tutaj mamy. Oczywiście te wszystkie hybrydki, pamiętajcie, że są do lampy UV. Okej, po piątce powinna być szóstka i szósty mamy tutaj. Happy ho 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 to you! Mega fajne są te napisy. Potem na końcu wam przybliżę, żebyście mogli sobie zobaczyć, ale naprawdę super. O, ale piękny. Tutaj mamy, zobaczcie, hybrydkę. Bam, 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 bam. Taką srebrną, świecącą top glow. I tutaj mamy właśnie top glow silver, taki srebrny, no naprawdę genialny, także taki brokatowy, srebrny top, czyli już na wykonane paznokcie, fajnie, bardzo super. Siódemeczkę mamy tutaj i pod siódemką pisze you are beautiful, o widzicie, jesteśmy piękni i to jest oczywiście prawda, także otwieramy. O, i teraz tutaj mamy kolejną hybrydkę, tym razem w odcieniu, uwaga, takiego różu. No idealnie pasuje do tej ściany również, także taki naprawdę mocny, mocny różyk, fajnie. Dobra, kochani, ósemka,
8, ale w ogóle ta czwórka jest ogromna, ja się boję, co to jest 24, ja się boję, co tam się znajduje. Gdzie jest 8? Ja nie widzę 8. Albo teraz to była 8? Ja teraz nie wiem. Ile tu mam rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie, 8 powinna. A tu jest liczba, to się pogubiłam. Drogi Mikołaju, ja mogę to wytłumaczyć. Czyli co tutaj się może znajdować w wytłumaczeniu? Uwaga, co my tutaj mamy? Moment, czyli mamy kolejną... tu jest chyba jakaś baza, tak? Czy nie? Lakier klasyczny, słuchajcie, tutaj mamy klasyczny lakier, czyli nie do lampki, tylko właśnie taki klasyczny, taki delikatny, tak naprawdę na każdą dłoń, dla każdego, myślę, że super. Okej, także po 8 jest 9, 9 jest tutaj na dole, więc otwórzmy sobie magiczną 9. Co my tu mamy? Ups, kolejną hybrydkę, tak? Tak, jest. Wezwaliśmy i jest już ta ostrość, także taki odcień tym razem mamy. Wkryje się pod 9. W 10. 10, jak wiecie, mój szczęśliwy numerek, także myślę, że będzie to coś fajnego, coś takiego wow. Co my tu mamy? Tutaj mamy, słuchajcie, top. Zobaczcie, tak się prezentuje. O, leci mi, leci. Już by chciał, żebym na paznokcie nakładała. Także mamy tutaj taki zwyczajny top. W 10. W 11. To może być w 11. W 11 mamy... O, to jest super. Słuchajcie, w 11 jest baza do paznokci z proteinami. To jest naprawdę super baza, bo fajnie nam szybciej jakby paznokcie rosną i się też tak płytka nie niszczy, jak robimy paznokcie w lampce. Także to jest naprawdę na plus. Teraz 12. W 12 mamy... Co? W ogóle te pudełka są super. Te pudełka na pewno sobie zostawię, bo są genialne. W 12 mamy, wow, ale cudowny kolor, zobaczcie. Uwaga, myk! Taki czerwony z takimi drobinkami. No naprawdę jest przepiękny. Bardzo ładny. Dajcie znać w komentarzu, który wam się najbardziej kolor, odcień podoba. Która rzecz tego kalendarza wam się najbardziej spodobała. Lecimy z 13. 13, jak zawsze sprawdzajmy, czy jest pechowa. Na pewno nie będzie pechowa. Wow, słuchajcie, jeszcze takiego nie miałam. Tutaj mamy odcień czarny. No do czarnej lampki, znaczy do czarnej lampki, czarny lakier do lampy to jest super, bo te wszystkie pyłki będą prezentować się genialnie. Także mamy tutaj odcień czarny. 14. W 14 znajduje się, zobaczcie ile tutaj tych pięknych napisów jest, to też jest super. Kolejny mamy kolor do lampki, czyli hybrydkę. Taki delikatny fiolecik, coś takiego, taki nudziakowy też jakiś odcień. Także taki przyjemny, delikatny, też oczywiście jak najbardziej na plus. 15. Tom. 15 otwieramy i w 15 mamy kolejną hybrydkę. Taki lakierek hybrydowy i tu mamy takie bordo, ale bez żadnych drobinek. Więc też super, że taki zwykły bordowy się znalazł. 16. Hops. Trochę nam się tutaj to niszczy, ta kompozycja. O, a co my tu mamy z pipetką? Tutaj mamy jakiś olejek, słuchajcie. Olejek na pewno na skórki, żeby te skórki lepiej wyglądały. Ja niestety na przykład mam coś takiego, że jak się stresuję, to nie obgryzam paznokci, ale drapię sobie skórki. Potem mam takie czerwone, brzydkie, więc dla mnie to będzie jak najbardziej na plus. Po skończeniu, zrobieniu sobie hybrydek mamy coś takiego. Kolejny tutaj mamy lakier. UV, czyli do lampki i podobny bardzo odcień tego co był, tylko ciutkę ciemniejszy, czyli dalej lecimy w takie nudziaki. Tutaj mamy już taki naprawdę bardziej fioletowy, natomiast odcienie naprawdę są ciekawe i takie dla każdego. Dobra, chyba teraz 18, myślę, że to była 17. Jak coś to mnie poprawcie w komentarzu, ale myślę, że na razie lecimy dobrze. Tutaj słuchajcie, mamy bazę do robienia hybrydek, więc tak naprawdę cały zestaw tutaj jest do wykonania, co jest naprawdę super, ale to mnie ciekawi, takie ogromne, co tam może być? W 19, o Jezu, ale piękny, znowu mamy pędzelek i najpiękniejszy kolor 3D Holo Effect, zobaczcie sobie to. Ja, no nie widziałam takiego pyłku, wygląda jak mój samochód, więc na pewno sobie na dniach takie zrobię, żeby właśnie się dopasować do mojego autka. Ale bomba, genialny jest ten holo. Jeszcze 3D to już w ogóle będzie
Wow, wow, wow. 20, kochani. Lecimy z 20. W 20 mamy znowu kolorek do lampki oczywiście. I tutaj ten kolorek jest bardzo, ale to bardzo delikatny. Widzicie? Znowu taki delikatny kolorek. Dobrze, że te pyłki są takie wyraziste, bo ja jednak wolę te takie mocniejsze troszeczkę. A! Jeszcze nie. Jeszcze tutaj jest 21st. Teraz tak zerknęłam. I tutaj mamy... Co to jest? Co to może być? Folia. Folia do paznokci. Także też spoko. Folia do paznokci, tak dobrze powiedziałam. Czyli taka folia też się zawsze przyda, więc fajnie, że jest. Tutaj chciałam szybko otworzyć 22 i zobaczcie, tutaj mamy normalny, taki klasyczny, czerwony lakier do paznokci. Bardzo fajnie, bo też się przyda. Lecimy dalej, 23 i uwaga, co tu mamy 23? W 23, kochani, mamy znowu kolor, o, ale piękny, taki trochę sylwestrowy, zobaczcie, bo mamy taki odcień złota z drobinkami. No, też jest naprawdę cudownym odcieniem. No, ale mam nadzieję, że tak jak ja czekaliście, co może się kryć tutaj, w takim wielkim pudełku. Uwaga, co tu jest? O, o, wow! Super sprawa. Tutaj sobie wszystkie te rzeczy włożę i na spokojnie będę sobie tutaj trzymać. No naprawdę kosmetyczka jest cudowna, w takim fajnym, też różowym, delikatnym odcieniu. Pojemna będzie, więc naprawdę same, kochani, słuchajcie, plusy. Tutaj, tak jak Wam obiecałam, pokażę Wam te wszystkie napisy. Z moim zdaniem Neonail inicjatywa z tym naprawdę pomysł w ogóle genialny. Także tutaj ode mnie ogromny, ogromny za to plusik. Moim zdaniem jedyny minusik w tym kalendarzu adwentowym to to, że po prostu jak wyciągaliśmy te cegiełki i oczywiście on był taki stojący, bo jakby był leżący, to by się nic nie działo, ale wiadomo, niektórzy lubią sobie właśnie postawić ten kalendarz adwentowy, wtedy mniej miejsca zajmuje, no to właśnie to, że się obsuwało i spadało, nie tak jak było na przykład w Make Up Revolution, ale naprawdę moim zdaniem super, super kalendarz adwentowy, warto się w niego zaopatrzyć. Okej, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jaką ocenę byście mu dali? No i oczywiście dajcie również znać, czy dla Was jest to hit, a może kit. Dla mnie jak najbardziej hit. Przypominam, że link do tego kalendarza macie w opisie, także klikajcie, wchodźcie, bo ja go mam ze stronki puderek.com.pl. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa!